goście, chciałbym Wam zaprezentować gitarę Ibanez RG680CM. Jest to gitara powstała na przełomie lat 90. i 2000, w czasach, kiedy Ibanezy RG były straszliwie nudne, były w większości monokolorowe i tak naprawdę wszystkie wyglądały tak samo, różniły się jedynie sprzętem, który w nich lądował, jakością wykonania. No ale cóż, czasem człowiek ma coś więcej, chciałby coś więcej i tak naprawdę sam wygląd gitary też czasem ma znaczenie. No i cóż, może inżynierowie Ibaneza wpadli w tamtych czasach na to, że jednak warto byłoby troszeczkę upiększyć te gitary i dlatego powstał ten instrument. Na pierwszy rzut oka standardowy RG. Dwuczęściowy korpus z lipy, jednoczęściowy gryf wykonany z klonu, do którego doklejono pod kątem główkę również klonową. Na gryf naklejono podstrunicę palisandrową o 24 progach, standardowo dla serii RG. Cóż, gitara ma 6 strun, 2 potencjometry, tone oraz volume, 5-pozycyjny przełącznik przetworników. Mamy 3 przetworniki, 2 humbuckery oraz jeden single. Standardowo były to QSM-y i QM-y Ibaneza, natomiast QM-y zostały wymienione pod mostem. W tym momencie siedzi DiMarzio Mojo oraz pod gryfem DiMarzio Puff Pro. Są to przetworniki, które świetnie pasują do tej gitary, świetnie pasują do rockerki, a co za tym idzie, tak naprawdę sprawia, że ta gitara strasznie uniwersalna się staje. Możemy na niej zagrać i metal, i rock, i tak naprawdę wszystko będzie brzmiało bardzo dobrze. Mostek jest to Low Pro Edge, czyli tak naprawdę mistrzostwo świata w dziedzinie mostków typu Floyd Rose. Jest to chyba jeden z najlepszych mostków, jakie powstał. Osobiście dla mnie jest dosyć niewygodny, natomiast doceniam to, że jest to mostek, który ciężko rozstroić, który trzyma strój praktycznie zawsze, wszędzie. No a możliwości, które daje w kreowaniu dźwięku, także są dosyć spore. No dobra, i co? I standardowe RG? No tak nie do końca. Mamy tutaj jako ciekawostkę nakładkę klonową, która bardzo ładnie się prezentuje na tej gitarze. Jest to ciekawostka dlatego, że z racji tego, że w tamtych czasach, tak jak wspomniałem, Ibanezy były raczej nudne, a ten takich raczej już przez to nie należy. Oprócz tego na główce mamy matched headstock, czyli kolor główki jest dobrany pod korpus. Cóż, gitara ma transparentny lakier, więc bardzo ładnie widać drewno z każdej strony. To też troszeczkę poprawia aspekt wizualny tej gitary. Gitara jest po prostu ładna. Została wykonana w 2000 roku, jest to wersja CM, czyli posiada gryf Wizard 2 z racji rocznika, a seria CM znaczy, że została ona wypuszczona tylko i wyłącznie na rynek japoński. Więc tym bardziej no, cieszę się, że mam możliwość pogrania na niej. Co więcej możemy o niej powiedzieć? No w sumie wyczerpaliśmy temat. Jest to klasyczny RG z nutką finezji i tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonany instrument z bardzo dobrej fabryki, gdzie tak naprawdę nie trafiały się nigdy buble. Tym bardziej polecam tą gitarę i cóż, może przestanę gadać, a zaczniemy coś grać. Najpierw kliny, 3 przetworniki, same przetworniki, tak? Nie będziemy ich kombinować. No i cóż, naprawdę fajne brzmienie. Co ważne, przetwornik pod mostkiem brzmi bardzo fajnie. Mojo daje radę również na klinach. No ale dobra, przejdźmy troszeczkę dalej, nieco przywróćmy brzmienie. Tym razem mamy przetwornik oryginalny QSM Single w połączeniu z Puff Pro, z tą cewką Puff Pro. No i jak to brzmi?
Mi się bardzo podoba to brzmienie. Jest bardzo sprężyste, potężne, jest ok. Dla mnie naprawdę, naprawdę kawał porządnego brzmienia. Cóż, potwierdza to tylko i wyłącznie to, że ta gitara jest świetnym instrumentem. Wspomniałem co nieco o rockerce, więc może zagrajmy coś nieco bardziej rockowego. Bardzo fajne brzmienie. Tak naprawdę możemy się bawić tutaj brzmieniem, bo gitara no, ma w sobie to coś, co sprawia, że naprawdę przyjemnie się na niej gra. No ale dobra, a jeżeli wspomniałem, że można nagrać na niej też metal, no to może coś metalowego również zagramy. No i tak, niestety, fuck up się zdarza. No cóż, często. Cóż, gitarka tak naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i nie można się tutaj absolutnie do niczego przyczepić. Mi osobiście ona bardzo przypadła do gustu i zachęcam Was jak najbardziej do kupna tego instrumentu. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli taką możliwość, niestety z racji tego, że jest to dosyć rzadki instrument, taka możliwość może się nie pojawić. Osobiście przypadła mi ta gitara do gustu, głównie przez jej bardzo takie naturalne, organiczne brzmienie, co niekoniecznie musi się zdarzać w każdym Ibanezie RG. Co jeszcze mogę powiedzieć? Cóż, gitarze z minusów. Brakuje troszeczkę poczucia tego, że kiedy bierzemy instrument do ręki, nie czujemy, żeby to była ta najwyższa liga. Natomiast biorąc pod uwagę cenę tej gitary, a chodzą one po 2-2,5 tysiąca, czasem taniej, czasem drożej, to tak naprawdę nie jest to duża kwota za tak dobry instrument, do którego nie można się przyczepić. Nie zapominajmy, że jest to japoński Ibanez, wyprodukowany w Fujigen, czyli tak naprawdę no jest to odpowiednik obecnej serii Prestige i nie można się tutaj przyczepić absolutnie do niczego, jeżeli chodzi o kwestie wykonania. Sprzętowo jest najwyższa robota, wykonanie jest najwyższa robota, więc dlaczego te gitary są takie tanie? Nie wiem. Natomiast wiem jedno, gra się na nich naprawdę fajnie.